Witam serdecznie. Dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o czeremcha. Wartościowe są nie tylko owoce czeremchy, ale także jej liście, kwiaty, a nawet kora. Czeremcha zawiera związki o działaniu ściągającym, przeciwreumatycznym. Czeremcha posiada bogate źródło witaminy C, antocyjany, które pełnią w organizmie funkcje ochronne, pektyny, które pod względem odżywczym są ciałami balastowymi. Garbniki, czyli chronią nasz organizm przed bakteriami. Kwasy organiczne, takie jak kwas jabłkowy i cytrynowy. Sole mineralne, głównie wapń i fosfor. Czeremcha działa przeciwzapalnie, wzmacnia odporność, korzystnie wpływa na przemianę materii, obniża ciśnienie krwi, poprawia stan skóry oraz czeremcha opóźnia procesy starzenia się organizmu, a także zmniejsza ryzyko chorób nowotworowych. Przetwory z czeremchy wspierają układ odpornościowy. Z liści i kory czeremchy przygotowuje się odwary o działaniu bakteriobójczym, a z kwiatów czeremchy, które mają właściwości wygładzające, zmniejszające obrzęki, likwidujące cienie pod oczami, wybielające przebarwienia, przyspieszają gojenie się ran. Z czeremchy możemy zrobić konfitury, dżemy, galaretki, soki, nalewki, kremy, serum. Z pestek czeremchy można pozyskać olejek zbliżony do olejku migdałowego. I ja przygotowałam sobie pokrótce, wszystko Wam pokażę, co ja sobie zrobiłam. Ususzona czeremcha wygląda tak. Tak wyglądają ususzone owoce czeremchy. Następnie tutaj mam przygotowane konfitury z czeremchy. Wyglądają tak. Są zbliżone w smaku do owoców czarnego bzu lub przybliżyłabym także smakowo do owoców czarnej dzikiej róży. Tutaj przygotowałam sobie sok. Sok wygląda tak. Ma bardzo piękny kolor. Przygotowałam sobie także nalewkę z czeremchy. Nalewkę tym razem przygotowałam z rumem, ponieważ w smaku bardziej mi się wydaje pasuje rum niż spirytus, dlatego tym razem moją nalewkę zdrowotnościową przygotowałam z rumem. Chciałabym także pokazać, jak przygotowałam sobie krem. Krem przygotowałam tym razem także w ciągu 24 godzin. Ja zaraz troszeczkę nałożę patką i pokażę, jak ten krem wygląda. Krem z czeremchy wygląda tak. Ma taki ładny, złocisty kolor. I ten krem przygotowałam sobie tak. Na 24 godziny o temperaturze 40 stopni rozpuściłam masło shea, zalałam owoce czeremchy, po 24 godzinach znowu podgrzałam krem, czyli te shea buta i owoce czeremchy, odcedziłam i po wystygnięciu tego kremu dodałam do mojego kremu kolagen naturalne, witaminę E oraz witaminę C
I dodałam także kwas hialuronowy, żeby wzbogacić działanie przeciwzmarszczkowe kremu. Przygotowałam sobie także serum z czeremchy. Do przygotowania serum potrzebujecie na 2 tygodnie zalać owoce czeremchy oliwą z oliwek, nie zapominając przynajmniej 2 razy dziennie wstrząsnąć maceratem. Po 2 tygodniach odcedzamy macerat i mamy gotowe serum. Ja to serum także wzbogaciłam witaminą E oraz dodałam kilka kropel gliceryny, kwasu hialuronowego oraz jedną ampułkę kawioru, żeby sobie zrobić też taki trochę bogatsze serum przeciwzmarszczkowe. I to serum także Wam pokażę. Wszystko przechowuję w ciemnych buteleczkach, żeby mi się nic nie zepsuło. Serum ma taki kolor. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Ma taki trochę ciemniejszy kolor. To serum. O, teraz troszkę lepiej widać. Jest gęste, dość gęste jest to serum. Szybko się wchłania i na dokładkę ładnie pachnie. Zachęcałabym do zbierania czeremchy, ponieważ jest bogata w witaminy i sole mineralne, ale także czeremcha w kosmetyce ma szerokie zastosowanie. Zachęcam więc serdecznie wszystkich zainteresowanych i chętnych do robienia domowych kosmetyków do zbierania czeremchy. Czeremchę zbiera się bardzo szybko, łatwo. Praktycznie czeremcha rośnie wszędzie. Najczęściej jest spotykana, przynajmniej tutaj u nas, przy jeziorach, rzekach, stawach, w parkach. No dosłownie jest wszędzie, na każdym kroku. Teraz jest odpowiedni czas. Ona jest bardzo słodka, jest mocno ciemna, ponieważ czeremcha na początku jest taka czerwona i dopiero jak dojrzeje, tak prawdziwie jest wręcz czarna, tak samo jak dojrzały czarne bez. Chciałabym także napomknąć, że zaczął się sezon już grzybobrania. My już mamy pierwsze nasze prawdziwki i koźlaki ususzone, proszę bardzo. Tak wyglądają moje ususzone grzybki. To dopiero początek grzybobrania. Ładnie pachnie. Ja suszę oczywiście grzyby w tej suszarce, co mam taką do suszenia grzybów i owoców. Zachęcam do grzybobrania. Tak przy okazji, nie w temacie. Życzę wszystkim miłego dnia i pozdrawiam serdecznie. Pa!